Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Przed chwilą nagrywałem poprzedni odcinek, no bo słuchajcie, no niestety, może niekoniecznie tak lubię robić, ale no muszę, tak jak już wspominałem w poprzednim materiale, muszę już troszeczkę filmów zacząć nagrywać na zapas. Także słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 5. Niestety nie jestem na bieżąco z tym, co napisaliście pod poprzednim materiałem, ponieważ no najzwyczajniej w świecie, jak ja to nagrywam, to poprzedni odcinek jeszcze się na YouTubie nie pokazał. No ale mówię, liczę tutaj na waszą wyrozumiałość. No i słuchajcie, co sobie dzisiaj zagramy? Stwierdziłem, że zagramy sobie mapkę z poziomu z poziomu Intermediate. Tutaj sobie klikniemy, pyk, Intermediate. Pierwsza mapka z Intermediate na poziomie trudności Impopable. Zagramy sobie również z Fast Trackiem, także odcinek nie będzie jakoś bardzo długi. Reversa nie będziemy na razie zaznaczać. No, także to sobie zagramy. No i słuchajcie, wymyśliłem sobie dodatkowe utrudnienie polegające na tym, że będziemy grali bez farm. Także gramy dzisiaj, słuchajcie, bez farm. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Oczywiście domek do dart małpek, ale mimo wszystko zacznę może w ogóle od tego. Cała ta mapka jest taka troszeczkę creepy, jak zapewne widzicie zresztą, że jest taka troszeczkę straszna, bo wygląda jak trumna. Ogólnie jest ona dość charakterystyczna. Znaczy charakterystyczna. Kiedyś już raz na niej grałem i zobaczcie, co zauważyłem. Wydaje się, że tutaj się nic nie da postawić w tych krzaczorach, nie? A tutaj patrzcie, tu jest jedno takie miejsce, pyk. Tutaj się da coś postawić. Też nie wiem, o co chodzi, ale jakiś czas temu sobie to zauważyłem, że tutaj się da coś postawić. Tak wiecie, latałem sobie po krzaczorach i nagle zobaczyłem, że o, widzicie? I tutaj też, gdzieś się da. O, w tym miejscu. Także no ciekawe, ale ogólnie mapka jest charakterystyczna, bo jest dość mała. Jest dość mała w sumie, tak jak widzicie, tutaj mamy tylko ten obszar, gdzie możemy coś stawiać. Także mapka jakoś mega, mega duża nie jest, no ale zobaczymy oczywiście. Myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że mapka jakaś bardzo duża nie jest, to nie będzie tutaj najmniejszego problemu, żeby ją przejść. Okej, no już lecimy z rundami, mamy 27 rundę. Postawię sobie, wiecie co, dwie małpki z tymi 5 shurikenami, ponieważ one są dość tanie, tak jak widzicie. One nie kosztują jakichś kolosalnych pieniążków. Oczywiście muszę uważać, jest to tryb impopable, czyli mamy jedno życie, także muszę być bardzo, bardzo czujny, ponieważ dodatkowo gramy bez farm, więc tego hajsu na pewno będziemy mieli dużo, dużo mniej niż gdybyśmy grali z farmami, tak? To mi się wydaje kwestią taką w miarę oczywistą. No słuchajcie, moje liczę, że rozumiecie, że jakby muszę nagrać, że chcę bardziej, nie tyle, że muszę, co że właściwie chcę nagrać wam po prostu troszeczkę odcinków, żeby po prostu pojawiały się odcinki na czas, kiedy mnie nie będzie we Wrocławiu i nie będę w stanie nagrywać. Jeżeli w ogóle, bo może być ktoś taki, kto nie oglądał poprzedniego odcinka i teraz ogląda ten i totalnie nie wie, o co chodzi, więc wspomnę jeszcze raz, wyjeżdżam od 12 do 19 sierpnia, mnie nie będzie, także już teraz zabieram się po prostu za nagrywanie jakichś materiałów, żeby po prostu od tego 12 do 19 sierpnia małpki pojawiały się tak, jak pojawiałem się teraz, czyli codziennie o godzinie 10 nad ranem. Czasem też w ogóle wrzucam, może być czasem tak, że wrzucę wam jeszcze jakieś Bloons Tower Defense Battles, znaczy to Bloons Tower Defense Battles też, ale że Bloons Tower Defense 5 wrzucę wam dwa odcinki w jeden dzień. Może tak być, zobaczę, mówię, ile tych odcinków nagram. No, wtedy sobie po prostu zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ogólnie gram z Double Cash Modem, tak jak zapewne widzicie, także no, wiecie, to utrudnienie, że nie mam farm, no to jest niby utrudnienie, ale no nie oszukujmy się, mimo wszystko ciężko mi tu będzie przegrać. Szczególnie, że mapka nie jest jakaś bardzo trudna, no tak sama nazwa wskazuje, jest z poziomu Intermediate. Poziom Intermediate nie jest jakimś strasznie ciężkim poziomem, nie oszukujmy się. Tutaj również, tak jak widzicie, sama mapka ma taki jedyne utrudnienie, jedyne co, może inaczej, jedyne co tutaj powiedzmy jest jakąś trudnością, to fakt, że jest dość mało miejsca na stawianie wieżyczek. No ale jeżeli stawiamy takie małe wieżyczki jak ja tutaj, czyli, znaczy małe wieżyczki, zawsze się zastanawiam, tak, wieżyczki, małpki, no to są małpki, tak, ale wiecie, takie przyzwyczajenie mam z takiego nazewnictwa z Tower, po prostu, bo to jest gra typu Tower Defense, tak, czyli stawiamy sobie różne wieżyczki, które nam tutaj, wiecie, sama nazwa Tower Defense, tak, obrona wieży, tak to się tłumaczy. Także dlatego używam tutaj stwierdzenia małpki i wieżyczki,
naprzemiennie. Liczę, że nikt się nie obrazi, nie? Bo to takie, ktoś może powiedzieć, że to trochę takie przedmiotowe traktowanie, tak? Ale oczywiście, no wiecie o co chodzi, tak? Wiecie o co chodzi. No moje, liczę, że nikt się tutaj, to nie jest absolutnie żadne przedmiotowe traktowanie zwierząt czy coś w tym stylu. Ja zwierzęta bardzo szanuję, swojego zwierzaczka mam. Nawet, o właśnie akurat tupta mi za drzwiami. Tak sobie słyszę właśnie, że tupta za drzwiami. No już w sumie mój piesek jest dość stary, muszę się wam przyznać, że już swoje lata ma. Jak ja go wziąłem z mamą ze schroniska, bo ten piesek jest ze schroniska, to on miał wtedy roczek, także ktoś, wiecie, ktoś wziął psa, bo ładnie wyglądał, jak był szczeniakiem, a potem jak dorósł, to go zostawił. No, ale pamiętam, tak smutno się zrobiło, nie? Bo ja tak szedłem, nie pamiętam co myśmy... Dlaczego ja byłem w schronisku w ogóle dla zwierząt? Aha, bo ja wcześniej miałem kota i chyba myśmy szli odłożyć rzeczy tego kota do... po prostu do schroniska, tak? No bo kot mi niestety zginął, nie śmiercią naturalną, tylko no potrącił go samochód, no i niestety kotek umarł. Także taka w sumie trochę smutna historia, nawet nie trochę, tylko no smutno, nie? Smutno, bo jednak wiadomo, to zwierzaczek, do zwierząt się człowiek bardzo przywiązuje. Nie każdy, ale myślę, że większość osób, które ma jakiegoś zwierzaczka, może z czystym sumieniem powiedzieć, że się do takiego zwierzaczka przywiązało. No ja już niestety kota pamiętam, ale tak średnio, no po prostu słabo, ponieważ ja byłem wtedy, no młodszy, byłem wtedy dzieckiem, ponieważ tego psa, do czego dążę, tego pieska mam już 10 lat chyba, także no 10 lat temu to ja miałem lat 9, 8, więc no wiecie, siłą rzeczy takie, pewnie wśród was są osoby, które mnie oglądają, które mają 9 lat, 8 lat, może są nawet, jeżeli są, to mogą napisać jakiś komentarz, że mają tyle lat po prostu. No więc jeżeli są takie osoby, to wam mówię, że pewnie za jakieś 7 lat, to takie wspomnienia z tego wieku będą takie mgliste. No wiadomo, to nie jest tak, że hej, ja nie pamiętam, co ja robiłem, jak miałem 8 lat. No pamiętam, ale wiecie, już ja jestem już po liceum, teraz idę na studia i tak naprawdę ciężko mi sobie na przykład przypomnieć, jak się czułem w pierwszej klasie podstawówki. No okej, pamiętam, jak poszedłem, pamiętam, że chodziłem, ale jak się czułem, to są rzeczy, których w sumie absolutnie nie pamiętam. Znaczy nie pamiętam absolutnie, no po prostu jak przez mgłę, tak, jak przez mgłę. Dobra, postawmy sobie snajpera. Dużo hajsiku zbieraliśmy, głównie za sprawą tego, że no jednak ten double cash mode tutaj, no tutaj działa, no nie oszukujmy się. Dwóch snajperów, jeden odpowiedzialny za taki szybki atak dużym damage'em, tak? A drugi odpowiedzialny za zatrzymywanie właśnie sterowców. No, także tak to wygląda, także no moje, ja pieska mam już 10 lat, także... No naprawdę sporo. No. I to w sumie tyle. Okej. Okay. Co my tu w ogóle... Bo tak wiecie, opowiadałem i sobie dostawiałem i właściwie nawet się nie zastanawiałem nad tym, co dostawiam. 6 małpek z 5, ale mnie zapowietrzyło, nie? Powiedziałem coś takiego, 6 małpek... Nie, coś takiego zrobiłem. 6 małpek z 5 z możliwością wyrzutu 5 shurikenów. Dwie małpki, które atakują, które stunują dwóch magów, którzy dają mi możliwość odpalenia feniksów, odpalę sobie, ponieważ te feniksy mają dość krótki czas odnowienia. Myślę, że fan club tutaj będzie odpowiednim pomysłem, ponieważ mam bardzo dużo dart małpek, także wszystkie mi się zmienią w super małpki, zobaczmy, tak się jak najbardziej stało. Okej, no, także tak to wygląda. No. Okej, okay, domek tutaj ładnie też działa. Ile on w ogóle baloników zabił? 2300 to nie tak dużo, ta dart małpka tutaj ora równo 9000, 28000. Także w ogóle mówię wam, ja zwierzęta bardzo, bardzo lubię. No lubię, tak, lubię w sumie zwierzęta, tak, mogę tak powiedzieć, że lubię, wiadomo, no myślę, że niczym się nie różnię tutaj, jeżeli powiem, że moimi faworytami są, wydaje mi się, że koty, to raczej chyba niczym się nie różnię od większości społeczeństwa, tak, bo jednak koty mam wrażenie, że są powszechnie lubiane. Jest taki kanał, który streamuje tylko z domku dla kotów, nie, normalnie domek jest dla kotów,
ja patrzę live, jest, patrzę, czasami nawet chyba 4000 osób ogląda, nie? I gościu normalnie, ma kilka kamer i ma takie małe kotki, streamuje po 5 godzin, jak one sobie chodzą po domku, nie? Także, no, skoro wiecie, ktoś to ogląda, na pewno oglądają to ludzie, tak jak mówię, 4000 osób chyba raz tam widziałem. Wiecie, czy to po pracy, ludzie są zmęczeni, nie każdy ma ochotę słuchać, jak ja na przykład nawijam 24/7, tylko czasami ludzie, wiecie, przychodzą po pracy zmęczeni, mają ochotę sobie po prostu tak wrzucić na luz, to coś takiego, wiecie, gdzieś w tle puścić, no szanuję, naprawdę. Zwierzęta potrafią być tak śmieszne, serio, no po prostu, naprawdę. Śmieszne potrafią być. No ale ogólnie mam przerąbane, wiecie, bo sporo osób jest, spora część ludzi jest bardzo nieodpowiedzialnych i biorą sobie tak, jak na przykład właśnie mojego psa ktoś wziął, nie? Wziął go na rok i tyle. I co, skończył w schronisku. No okej, oczywiście, nie znam tej osoby, tam właściciel był anonimowy, jeśli się nie mylę, więc mógł mieć faktycznie jakiś bardzo, bardzo poważny powód, żeby tego psa zostawić. No nie mówię, że nie, tak, nie mówię, może... No nie wiem co się stało tam, że padła taka, a nie inna decyzja, ale no tak jak mówię, no może powód był poważny, tak, także też tego aż tak nie krytykuję, ale mimo wszystko, no mówię, uważam, że warto się, wiecie, kilka razy zastanowić nad tym, czy się chce mieć po prostu zwierzaka, nie, a dopiero potem po prostu go brać. Tak, ze schroniska, znaczy nie tyle ze schroniska, czy kupować sobie, czy nie wiem, czy no po prostu nabywać zwierzątko, tak? Warto się najpierw nad tym, mam wrażenie, że zastanowić, tak? Tak jak ja na przykład, pewnie na przestrzeni kilku lat się już wyprowadzę, ponieważ teraz jeszcze mieszkam z mamą, to... No, to pewnie, wiecie, tak, ja lubię zwierzątka, ale pewnie na psa się nie zdecyduję, ani na kota. Na pewno nie prędko, tak, ponieważ ja wiem, że to jest odpowiedzialność i wiem, że po prostu, wiecie, będę studiował, będę miał masę rzeczy do roboty, no i że po prostu niekoniecznie będę miał czas. Także to wygląda. Ale się rozgadałem na tym odcinku o zwierzątkach, nie? A wszystko zaczęło się od tego, że używałem na przemian stwierdzenia małpki i wieżyczki, tak? Małpki i wieżyczki. Wszystko się od tego zaczęło. Widzicie, jak to czasami jakiś jeden temat można pociągnąć. Teraz stale mi to siedzi w głowie, tak? Stale mi to teraz siedzi w głowie. No cóż, no tak to czasem bywa. Tak to czasem bywa. Okej, lecą sterowce. W ogóle to już jest 84. runda. Także się naprawdę nieźle zagadaliśmy. Okej, odpalmy sobie Feniksy. W ogóle to bez farm naprawdę spoko mi idzie. Okej, lecą zombie. Odpalmy sobie Fan Club. Zatrzymajmy je. Może być bardzo ciężko, wiecie? Spowolnię sobie to troszeczkę w tym momencie. Przyda mi się tutaj skill, niewątpliwie. Przydadzą mi się również Feniksy. Kolejny Fan Club. Okej. No, może być ciężko. Mam wszystkie skille, które miałem, to poodpalałem. A nie, już teraz sobie poradziliśmy. Okej, ten fan club nam wygrał grę. Słuchajcie, Impopable na poziomie intermediate. Medalik z Impopable mamy, 1200 golda, 5 tokenów, także naprawdę spoko. Ogólnie to teraz bardziej opłaca mi się grać Impopable na odcinkach na Intermediate niż Mastery Mode, ponieważ za Mastery Mode mam tyle samo golda, czyli 1200. Porównajcie sobie ten odcinek z poprzednim. Nie mogę grać na fast tracku, także zajmuje mi to więcej czasu. Zobaczcie, że ten odcinek jest krótszy od poprzedniego materiału, jaki nagrałem. No i plus to, że przechodzę tutaj na tych, na intermediate, w sensie na Impopable, to mi absolutnie nic nie daje, tak? Nie wpływa to w żaden sposób korzystnie na możliwość odblokowania, wiecie. Nie mogę, to, że ja sobie tutaj przejdę to na Impopable, nie jest żadnym krokiem, który pomoże mi odblokować sobie to na poziomie intermediate, tak? Muszę, aby odblokować sobie te mastery mody na poziomie intermediate, to muszę właśnie klepać te meczyki, także wydaje mi się, że ich będzie sporo, ale na pewno na mastery modach wszystkie mapki z poziomu beginner przejdziemy, a zostało nam ich jeszcze 17, także planów na odcinek, odcinki się na pewno prędko nie skończą, podejrzewam, że prędzej wam się znudzi ta seria niż jakby skończę ją, bo gra po prostu powie, że pokaże mi, czy pokaże, ani to nie pasuje, po prostu prędzej podejrzewam, że wam się znudzi seria niż ta gra, niż w tej grze nie będzie nic do roboty, o, w taki sposób. W ogóle czekajcie, zobaczę, może mogę kupić jakiś ten poziom tutaj
Attack Speed. No możemy, oczywiście kolejny niestety na 10 poziomie masterek. Ale spoko, Attack Speed jak najbardziej dobry pomysł. Dobra, słuchajcie, ja wam dziękuję za uwagę, liczę, że materiał się spodobał. Jeśli tak, zachęcam do pozostawienia łapki w górę, ponieważ mnie to motywuje, także wielkie, wielkie dzięki. Niestety, tak jak mówię, nie wiem ile zostawiliście pod poprzednim odcinkiem. Co mam powiedzieć? No dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób mnie wspierają. Czy to właśnie pozytywnymi komentarzami, ocenami, czy... No, czy po prostu są, oglądają, tak? Każde wyświetlenie naprawdę również się dla mnie liczy, tak? Jeśli podoba ci się mój content, a nie śledzisz mnie na bieżąco, zachęcam do zasubskrybowania kanału, byś był na bieżąco. Jeśli chcesz być bardziej na bieżąco, kliknij w dzwoneczek. Dobra, bo już się rozgadałem, nie? A na pewno słyszycie to u tysiąca innych... tysiąca innych youtuberów, także youtuberów, w ogóle to dziwnie brzmi. Ja wam dziękuję za uwagę, słuchajcie, trzymajcie się i do usłyszenia, miłego dnia, cześć!